można kupić za 100 tysięcy złotych, na przykład dobowe utrzymanie miasta. Tyle w ramach akcji Zima wykonawcom odpowiedzialnym za odśnieżanie parkingów, przejście dla pieszych i chodników płaci Bytom. Czy to dużo? Ocenę pozostawiamy urzędnikom, jednak efekty, jakie powinny z tych zobowiązań wynikać, weryfikują mieszkańcy. W tej chwili tutaj mamy super odśnieżone. Ja jestem zadowolona. Bardzo źle. Ja już jestem po 80, to wie pani. Czyli nie jest odśnieżone? No nie, no nie wszędzie. Szczerze mam powiedzieć 50 na 50. Tak szczerze mówiąc, 50 na 50, bo jest połowa odśnieżona, połowa nie. Nie wiem, jak to tak w tej okolicy, no tu góra odśnieżona, tu delikatnie, tam nie. No. Z tego co widzę, to miasto w ogóle nie dba o odśnieżanie. Dobrze, że mamy rozstaje, bo jakby nie te rozstaje, to pewnie by to dalej było takie wszystko zasypane po prostu. A miasto deklaruje, że o utrzymanie zimowego porządku dba, jednak firmy, z którymi podpisano umowy wykonawcze, mają nie wywiązywać się z obowiązków. Na poniedziałkowej sesji Rady Miasta wiceprezydent Bytomia zarzucał, że te nie reagowały na czas, a ilość zalegającego do tej pory śniegu na chodnikach jest niedopuszczalna. Dla chodników w obrębie skrzyżowań, węzłów komunikacji publicznej, w skład których wchodzą odcinki chodników łączące poszczególne przejścia dla pieszych, przejścia przez pasy rozdziału i torowiska tramwajowe dojścia do przystanków, całe powierzchnie wysepek rozjazdowych, całe powierzchnie tych wysepek, po których odbywa się ruch pieszych. Obowiązuje czas okres do 1,5 godziny na pierwsze odgarnięcie pokrywy śnieżnej i 2 godziny na pełne odśnieżenie tych miejsc. Zgodnie z deklaracją wykonawców zawartą w umowie, wszystkie podlegające im chodniki powinny być całkowicie odśnieżone do 4 godzin od ustania opadów. Za niewywiązanie się z umowy miasto zapowiada wyciągnięcie konsekwencji w postaci kar umownych. Przedstawiciel jednej z firm odpiera zarzuty, deklarując, że prace prowadzone są zgodnie z planem. My jako firma nie mamy sobie nic do zarzucenia. Do akcji Zima przystąpiliśmy z pełnym sprzętem, z pełną ilością ludzi, z pełną motywacją. Nie ukrywajmy, że opad śniegu był intensywny i on trwał dość długo, bo tam naliczyliśmy 10 dób. A skoro prezydent tak nas postrzega, no to mówię, to już teraz musi nam te konkretne zarzuty przedstawić. Nic na ten temat jeszcze nie wiemy, mówię, cały czas działamy, cały czas gdzieś tam jak mamy jakieś niedociągnięcia, cały czas staramy się to jak najlepiej poprawić. Poprawić ma się również sytuacja pogodowa, co w ciągu najbliższych dni spowoduje, że zalegający na chodnikach śnieg zacznie topnieć. Z uwagi na fakt, że w grudniu tego roku pokrywa śnieżna w naszym regionie była najwyższa od ponad 10 lat, jego topnienie chwilę potrwa. Napłynie do nas powietrze polarno-morskie z Oceanu Atlantyckiego. Temperatura będzie cały czas wzrastać. Jedynie jeszcze w nocy z wtorku na środę chwyci lekki przymrozek i to co w dzień stopi się, to w nocy zamarznie, powodując tak zwane oblodzenie. Nie będzie to typowa gołoleć, bo gołoleć mieliśmy poprzedniej nocy, gdy nasunął się ciepły front i występowały opady deszczu, a przy gruncie mieliśmy ujemną temperaturę i wtedy ten deszcz zamarzał, tworząc gołoleć. Najbliższe noce będzie tak zwane oblodzenie, ale kolejne noce i dni będą już taką z całodobową temperaturą dodatnią. Według prognoz Damiana Dąbrowskiego najcieplejszym dniem ma być Wigilia Bożego Narodzenia, a na Białe Święta najprawdopodobniej znów nie mamy co liczyć. Oskarżony o naruszenie przepisów BHP i nieumyślne sprowadzenie eksplozji 54-letni Paweł P. wkrótce stanie przed sądem. Zatrudnieni przez niego pracownicy zginęli na skutek obrażeń po eksplozji samochodu, którym jechali. 26 lipca zeszłego roku w Częstochowie 2 pracowników firmy Pawła P. wracało Citroenem do siedziby przedsiębiorstwa. Przewozili m.in. butlę acetylenową. Zatrzymali się przed sklepem przy ulicy Wrocławskiej. Pasażer wysiadł z samochodu. W tym momencie nastąpił wybuch. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu. Przeprowadzono ewakuację kilkudziesięciu osób. Na podstawie opinii biegłych ustalono, że przyczyną wybuchu było niedokręcenie zaworu butli. To z kolei spowodowało wyciek gazu i powstanie atmosfery wybuchowej. Samochód nie był przystosowany do transportu takiej butli, bo nie posiadał otwartej przestrzeni ładunkowej. Prokurator przedstawił Pawłowi P. zarzut narażenia pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP oraz nieumyślnego sprowadzenia eksplozji i pożaru, w wyniku której śmierć poniosły 2 osoby. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Choinkowy szał. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt bez drzewka w domu. Preferuję taką żywą. Mhm. Tak, bo jakoś tak w rodzinnym domu, zwykle żywa. I tak u mnie taka tradycja też jest. Cena nie gra roli, bo chodzi o odpowiedni klimat. Mogłyby być tańsze, ale niestety. Jest jak jest, ceny rosną wszystkie w górę, więc nie dziwię się. Niektórzy uważają, że świąteczne drzewko musi być żywe. Zawsze żywa, zawsze prawdziwa. Czyli co, fajniejszy klimat w domu? Tak, oczywiście i ten zapach, bo no nie ma o czym mówić. Święta mają być święta. Klienci nie kupią byle czego, choinka powinna być porządna. W zeszłym roku się sparzyłem, powiedziałem nie. Już miałem nauczkę i znowu poszedłem do marketu, już niestety nie pójdę do marketu. Będę kupował nasze polskie drzewka, nasze choinki. Niektórzy mogą zastanawiać się, czy na pewno kupowanie żywej choinki jest ekologiczne, bo przecież wycinanie drzew raczej nie kojarzy się pozytywnie. Teraz mamy taki trend, że wszyscy chcą być eko, także choinka prosto z lasu zdecydowanie wygrywa z choinką z marketu. Są to choinki polskie, te tutaj u nas są pozyskiwane z terenu Nadleśnictwa Świetlaniec. Są pozyskiwane bez szkody dla gospodarki, bo są to drzewka wycinane po prostu z dolnego piętra drzewostanu albo z plantacji. Także myślę, że ludzie też się tym kierują w dzisiejszych czasach. Handlarze i leśnicy spodziewają się jeszcze przez 3 dni bardzo dużego ruchu w interesie. Czasu już niewiele, więc najlepiej zakupu choinki nie zostawiać na ostatni moment. Zwłaszcza, że przed pierwszą gwiazdką drzewko trzeba jeszcze przystroić. Przygotowania do Wigilii dla samotnych organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce trwają pełną parą. Ponad 130 wolontariuszy zaczęło dzisiaj przyrządzanie wigilijnych potraw, które zostaną podane podczas sobotniej wieczerzy. Organizatorzy szykują się na to, że na Wigilii pojawi się około 5000 potrzebujących. Przygotowujemy typowo polską, tradycyjną Wigilię, czyli będziemy mieć typowego karpia, będziemy mieć kapustę z grochem, będziemy również mieć bar z różkami i pierogi i oczywiście przygotowaną w duchu zero waste sałatkę, żeby nie zmarnowały nam się warzywa po gotowaniu barszczu. Takie najprostsze rzeczy typu obieranie buraków, czosnku, krojenie różnych warzyw. Panierowanie, no takie najprostsze rzeczy, żeby po prostu nikomu się też nie stała krzywda. Część przygotowanego tutaj jedzenia trafi do innych miast, które organizują Wigilię dla samotnych. W tym roku w akcji weźmie udział 30 miast z całego kraju, ale to kolacja zorganizowana w Katowicach będzie największa. Ludzie są stęsknieni przez te 2 lata, kiedy nie mogliśmy właśnie spotkać się razem, kiedy nasi wolontariusze dojeżdżali z życzeniami, z posiłkami wigilijnymi, wielkanocnymi do osób samotnych, ale to była dobra formuła na tamten czas. Ale wszyscy pamiętaliśmy, jak było wcześniej i ludzie są stęsknieni, dzwonią do nas bardzo często, pytają, oczekują, czy naprawdę już można wreszcie spotkać się, więc spodziewamy się dużej ilości osób. Na uczestników wieczerzy będą czekały świąteczne paczki z upominkami, które zostaną zapakowane przez wolontariuszy w czwartek. W części z nich zostaną umieszczone m.in. czapki uszyte przez kobiety osadzone w areszcie śledczym w Katowicach. W paczkach znajdzie się to, co uzyskało nam się zdobyć od sponsorów, od darczyńców. Bardzo wiele zbiórek słodyczy zostało przeprowadzonych w szkołach, w przedszkolach. Sukcesywnie te produkty do nas dochodzą, tutaj do MCK-u dojeżdżają, wolontariusze odbierają je. Wigilia dla samotnych i potrzebujących odbędzie się w najbliższą sobotę o 16 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Fundacja TVS spełnia świąteczne marzenia i rozdaje prezenty. Do telewizji zaproszono dzisiaj na wspólne kolędowanie podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Chorzowie. Warsztat terapii zajęciowej jest ośrodkiem, który ma na celu rehabilitację zarówno społeczną, jak i zawodową. Uzawadawiamy naszych podopiecznych, to są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się, żeby nabywali samodzielność, żeby w miarę normalnie funkcjonowali na otwartym rynku pracy i normalnie w takiej otwartej społeczności. Bardzo dziękuję telewizji TVS za to, co robi. Do wspólnego kolędowania zaproszono też gwiazdę telewizji TVS Katarzynę Lorenz. Muzyka łączy. Jakiego rodzaju muzyka by to nie była, łączy. A kolędy to jest akurat
to są takie pieśni, które nastrajają optymistycznie, dają tą nadzieję, że to narodzone dzieciątko, na które czekamy, aż się narodzi, da nam jakby nowej nadziei, nowej otuchy na nadchodzący rok. I wspólne śpiewanie zawsze dobrze robi, bo jest cieplutko na sercu. Fundacja TVS działa od ponad 10 lat. Jej cele są proste – nieść pomoc tym, którzy są w potrzebie. Dla podopiecznych Chorzowskiego Koła przygotowano upominki i artykuły potrzebne do zajęć. Mieliśmy już wiele wspólnych akcji. Każda zawsze kończy się taką radością i takim niedosytem, że właśnie jeszcze coś jeszcze można zrobić wspólnie. Są tu niesamowici ludzie, którzy mają niesamowitą energię i tak się dzieje, że później znowu jest kolejne działanie. Tym razem wyszliśmy jakby tutaj dookoła swoim sercem fundacji, zaprosiliśmy ich do nas, z tego względu, że zawsze też u nich uświadczyliśmy gościnę, otwartość i radość, więc tym razem, zwłaszcza w okresie świątecznym, fundacja stara się tutaj odnawiać te kontakty, no i tym sposobem zaprosiliśmy do nas koło z Chorzowa, jest też z nami pani Kasia, więc możemy wspólnie pokolędować, posiedzieć przy wspólnym stole w takim świątecznym czasie. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji święta podopiecznych stowarzyszenia będą radośniejsze i szczęśliwsze. Zima to nie jest łatwy czas dla ptaków, dlatego wiele osób decyduje się wystawić karmnik za okno lub zostawić takie przysmaki. O tym, jak bardzo lubimy dokarmiać ptaki, świadczy to, że pokarmu w tak zwanych kaczkomatach może brakować. Mieszkańcy skarżą się do Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Cały czas mówią, że one stoją puste. To nie jest prawda, bo my je uzupełniamy średnio co 2 dni, bo powiedzmy na tyle mamy tego ziarna i tak zwykle robiliśmy. Natomiast po prostu są osoby, które biorą no tak jak woreczki na psie odchody. Ja to tak porównuję, po prostu po kilkanaście sztuk. No teraz daliśmy wczoraj informację, żeby prosimy się o ograniczenie. No rozumiemy, czemu to ludzie robią, tak? No bo jednak tu chodzi o to, żeby te ptaki dokarmiać je w sposób właściwy. Właściwy, czyli jaki? Bardzo dużo mówi się o tym, że chleb się nie nadaje. To dla wielu osób nadal pierwszy wybór, jeśli chcą pomóc ptakom. Chleb w małych dawkach nie jest jednak taki zły, pod warunkiem, że jest świeży. Jednak dieta powinna być bardziej zróżnicowana. Słonecznik jest jednym z ulubionych ziaren wśród ptaków. Mogą być też inne rodzaje zbóż, może być też smalec, może być również słonina. Także warto ten pokarm dywersyfikować, nie dawać jednego rodzaju pokarmu, ale właśnie różnorodną dietę, jeżeli tym ptakom faktycznie chcemy pomagać. Najtaniej jest zrobić coraz popularniejsze kule tłuszczowe samodzielnie. W sieci można znaleźć nawet poradniki. Wyrzucamy, proszę bardzo, trochę prosa, trochę pszenicy. Poza jedzeniem warto zwracać uwagę na ptaki na zbiornikach wodnych. Czy gdzieś w naszej okolicy nie zostały one przykute do lodu na skutek na przykład silnego mrozu zimą, to wtedy warto zainterweniować, zgłosić na przykład na Straż Miejską czy do Straży Pożarnej. Poza tym należy pamiętać, że ptaki bez naszej pomocy również dadzą sobie radę. Skoro zostają tu na zimę, dobrze wiedzą, co zrobić, żeby przetrwać tę porę roku. Thorin, Trotyl i Tander to imiona nadane dziś już oficjalnie młodym rosomakom tundrowym, które po raz pierwszy w Polsce w warunkach ogrodu zoologicznego przyszły na świat w śląskim zoo. Młode co prawda urodziły się w lutym, jednak z uwagi na wysoką śmiertelność na wczesnym etapie życia ich opiekunowie zachowują szczególną ostrożność. Starają się zapewnić im po pierwsze odpowiednią dietę, tak jak wspominałem wcześniej. Rosomaki u nas dostają do jedzenia to, co naturalnie w naturze jedzą. Czyli dostają drób, króliki, wołowinę. Zapewniają im tego, te wspomniane wcześniej wzbogacenia środowiskowe, a także pozwalają im być po prostu sobą. Rosomaki w naturze kopią nory. Przede wszystkim zakopują w nich pokarm, dlatego że żywią się również padliną. Na cięższe czasy zostawiają ten pokarm, pozwalamy im to robić. Rosomaki uchodzą za zwierzęta drapieżne, należą do przedstawicieli rodziny łasicowatych. Mogą przyzwyczaić się do obecności człowieka opiekuna, rozpoznają go, jego głos, ale cała opieka odbywa się w bezpiecznej odległości. Trójka młodych wychowywana jest przez matkę, ponieważ ojciec tego gatunku nie uczestniczy w tym procesie. Co ciekawe, istnieje ryzyko, że mógłby je nawet zaatakować.
Ta trójka młodych wyjedzie do innych ogrodów zoologicznych w Europie. I to jest takie nasze przyczynienie się Śląskiego Ogrodu do powiększania tego gatunku. Można dalej je rozmnażać, no ale tutaj to jest czynnik natury, więc my na to nie mamy wpływu. W związku z tym, że poprawimy im ten dobrostan, tym nowym wybiegiem, nowym kompleksem, liczymy na to, że będą dalej się rozmnażać u nas w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Podczas oficjalnego nadania imion młodym rosomakom wyłonionym w ramach konkursu nieprzypadkowo pojawił się kołowy transporter opancerzony o tej samej nazwie. Przedstawiciele firmy produkującej i serwisującej pojazdy bojowe finansują opiekę rosomaków tundrowych w chorzowskim zoo. Od razu poczuliśmy, że jest to świetna inicjatywa, żeby hodowlę rosomaków tutaj w Chorzowie wspierać. No, nazwa naszego pojazdu i całej spółki to właśnie rosomak, nie jest nieprzypadkowa. Ta nazwa w pełni oddaje to, jak niebezpieczne, jak skutecznym jest pojazdem rosomak i odzwierciedla to, jak w naturze te zwierzęta potrafią być niebezpieczne i przetrwać w każdych warunkach i jak świetnie sobie radzą w każdej sytuacji. A że o przetrwanie gatunku warto dbać, pokazuje liczba żyjących zwierząt. W całej Europie populacja rosomaków liczy około 2000 osobników.